Dzisiaj oczywiście mamy parę Marciniec i Krzykowski, para Marciniec i Krzykowski. W poprzednim spotkaniu Marciniec 3 punkty, Krzykowski 1. To jest problem także gdańskiej drużyny. No wydaje się, że tutaj faworytem powinien być w tym biegu do zwycięstwa Wiktor Przyjemski. W tej chwili jednak został zamknięty przy krawężniku. Tam rozpędził się Marcel Krzykowski. On jest na pierwszym miejscu. Zaskakująco na razie odległa pozycja Wiktora Przyjemskiego, ale już zdaje się, będzie się powoli zabierał do odrabiania strat. Tak jest, już przesunął się w tej chwili na 3. pozycję. Przemysław Konieczny obok niego. Zobaczymy, czy Konieczny też otworzy mu ścieżkę do tego, by tam skutecznie ścigać jadącego na 1. pozycji Marcela Krzykowskiego. No ale wygląda na to, że to właśnie Konieczny jest tym zawodnikiem, który chce ewentualnie odbić palmę pierwszeństwa swojemu rywalowi. Marciniec spadł na 4. miejsce, ale na razie bardzo dzielnie trzyma 1. pozycji się w tym biegu Marcel Krzykowski, za nim 2 Bydgoszczan, ostatnie okrążenie. Teraz Przyjemski wreszcie ma to, co chciał. Wychodzi przed swojego kolegę, któremu nie udawało się wcześniej skutecznie zaatakować. No i uwaga, ostatni wiraż i jak tu się sprawy rozegrają. Rozpędza się Przyjemski, fenomenalna akcja. No dlatego jego występu warto było już przyjść na stadion Polonii Bydgoszcz.